Anita Mańska, witam Państwa. Czas zacząć Wieści Biłgorajskie. Wieści zaczynamy od informacji, jak radzić sobie z mrozami. Przede wszystkim ciepłe ubieranie się, przede wszystkim okrycie głowy. Zima doskwiera również domowym pupilom. Takie mrozy na pewno szkodzą, zwłaszcza psom krótkowłosym. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie zwierzęta w lesie zimą. Zwierzęta na zimę przede wszystkim zmieniają wierzchnie okrycie. Droga Frampol Wysokie na pewno nie w tym roku. I ten program jako taki w tegorocznym budżecie już zaistniał. Każdy parlamentarzysta ma prawo, czy klub poselski, parlamentarny, zgłaszać właśnie te poprawki. W wieściach powiemy również o zmaganiach drogowców z zimą. Tej zimy to są takie anomalia, że jest wysokie ciśnienie, jest mróz i były opady. Kto by pomyślał, że patrząc na termometr odetchniemy z ulgą, widząc minus 15 czy minus 10 stopni. Arktyczne mrozy dochodzące do 30 stopni Celsjusza poniżej zera, miejmy nadzieję, są już za nami. Ale warto wiedzieć, jak chronić siebie, a przede wszystkim dzieci, przed nadmierną utratą ciepła. Wielu z nas, patrząc na ten obrazek, chciałoby właśnie w taki sposób spędzić ten zimowy czas, zwłaszcza gdy temperatura na dworze spada poniżej 15 kreski. Gabriel Raszka, anestezjolog z biłgorajskiego szpitala, w rozmowie z nami informował, jak chronić się przed zimnem. No, takie siarczyste, jak były jeszcze prawie tydzień temu, no to przede wszystkim ciepłe ubieranie się, przede wszystkim okrycie głowy. Przede wszystkim ciepłe kurtki, ciepłe płaszcze, podspodnie dla mężczyzn, jakieś typowe kalesonki lub jakieś inne rajstopy. Kobiety również ciepłe obuwie. Pamiętajmy, że równie ważne jak ubiór jest dobre, wysokokaloryczne odżywianie. Przed wyjściem na dwór przy takich temperaturach najlepiej wypić coś gorącego, na przykład herbatę, i zabezpieczyć odkryte części ciała, głównie twarz, odpowiednimi kremami. Oraz zakładajmy czapki i rękawiczki. Hartowanie ciała jest oczywiście rzeczą, którą należy wykonywać, ale też trzeba być w tych działaniach bardzo ostrożnym. Przy mrozach powyżej 15-20 stopni na dworze, poniżej stopni Celsjusza, wychodzenie w zasadzie powinno się tylko odbywać na zasadzie przymusu, jakiegoś załatwienia jakichś spraw. Nie jest to dobra pora na spacery. Można się hartować w saunie. To jest już bardzo zdrowe. Skutkiem zbyt długiego przebywania w zimnej temperaturze jest ogólne wychłodzenie organizmu. Niestety nie tylko to. Zdarzają się odmrożenia, które mogą skończyć się nawet amputacją. Dlatego pamiętajmy, jeśli zmarzniemy, rozgrzewajmy się powoli. Przestrzegam jeszcze przed ogrzewaniem się alkoholem etylowym, bo to wręcz jest odwrotne działanie i odwrotny skutek przynosi. A wychodzenie po alkoholu doprowadza do jeszcze szybszego wychłodzenia, można by porównać do wychłodzenia jak małego dziecka. Kilkanaście dni temu, gdy temperatura w nocy dochodziła do minus 30 stopni Celsjusza, na biłgorajskich ulicach nie było nie tylko ludzi, ale też samochodów. Przy temperaturze ujemnej auto z silnikiem diesla najłatwiej jest odpalić przy pomocy jakiegoś tam samostartu, jeżeli już jest duży problem, ale trzeba pamiętać o tym, żeby nie używać tego za dużo, bo pojawiają się problemy. Przy zbyt dużej ilości tego samostartu, czy jakichś tam środków, kierowcy sobie radzą czasem i pomagają dezodorantami, pomagają sobie środkami do czyszczenia kokpitów. Radzę z tym uważać. Jeżeli stosujemy już te środki do uruchamiania pojazdów, trzeba stosować się do tego, co producent zaleca. Silniki benzynowe, używając języka potocznego, odpalają od ręki. Wszystko zależy oczywiście od ogólnego stanu naszego pojazdu, a zimą najczęściej kupowane są... Podstawowym towarem to są świece żarowe do diesli. Świece żarowe, termostaty, akumulatory oczywiście, no i kable rozruchowe. Zima wygląda najpiękniej, choć pewnie nie wszyscy się z tym zdaniem zgodzą, zza okna. Korzystajmy więc z jej uroków, ale z umiarem i oby do wiosny. Przed chwilą w wieściach mówiliśmy o tym, jak chronić się przed niskimi temperaturami, ale chłód odczuwają równie mocno nasi pupile. Zimno, wierny stróż naszego domu, nawet jeśli ma gęstą sierść, też cierpi w takie mrozy. Zwykła drewniana buda nie gwarantuje, że nasz pies przeżyje atak tak arktycznych chłodów, jakie miały miejsce jeszcze kilkanaście dni temu. Niskie temperatury są równie niebezpieczne dla człowieka, jak i zwierzęcia. Takie mrozy na pewno szkodzą, zwłaszcza psom krótkowłosym. Te długowłosy na pewno minus 20 znoszą inaczej,
ale im również należy zapewnić ciepłe schronienie. No, tak jak ostatnio był minus 22, to już należy te zwierzęta przenieść, albo przynajmniej mieć na pewno dobrze ocieploną budę. Warto wkładać słomę, wejście zasłonić czymś, żeby jednak nie było dostępu bezpośrednio powietrza. Natomiast psy krótkowłose no już bezwzględnie należy przenieść do pomieszczeń ogrzewanych. Według nawet nowej ustawy jest to zagrożone w tej chwili nawet wyrokiem więzienia. Także już teraz się to diametralnie zmieniło i należy na to zwracać uwagę. Powszechnie panuje przekonanie, że pies ma grube futro, a pod nim tłuszcz i nic mu się nie stanie. Jednak w rzeczywistości wcale tak nie jest. Zwierzę w siarczyste mrozy powinno być zabrane do ciepłego pomieszczenia. Musi również zjeść ciepły posiłek. Powinno to być wysokiej jakości żywienie, nie tłuszcz, nie tłuste jedzenie, ale dobre jedzenie i na pewno regularne karmienie, tak żeby nie było, żeby te zwierzęta nie były niedożywione, dlatego że gorzej znosiłyby utraty ciepła. Na pewno należy zwrócić uwagę w zimie na opuszki, sprawdzić, czy nie ma odmrożeń. Są również specjalne środki, którymi można posmarować opuszki i zapobiegać odmrożeniom, zapobiegać kontakt, tak żeby nie było kontaktu z solą, z podłożem i nie było również stanów zapalnych w przestrzeni międzypalcowych. I obsuszać, zawsze po spacerze należy obsuszyć i zwrócić uwagę, czy nie powbijały się grudki lodu, które również mogą przeszkadzać później. W styczniu Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Podaj Łapę kolejny raz zorganizowało zbiórkę karmy dla zwierząt. Dzięki Państwu udało się zebrać 800 kg karmy i koce, które już służą zwierzętom. Stowarzyszenie regularnie dokarmia psy i koty. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w dokarmianiu zwierząt, może się zgłosić i tą pomoc otrzyma. Mroźna i śnieżna zima to trudny okres również dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lodu utrudniają im bowiem dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego też leśnicy razem z myśliwymi pomagają leśnym zwierzętom przetrwać zimę. Właściwe dokarmianie zwierząt leśnych to prawdziwa sztuka. Z dostarczaniem pokarmu nie można przesadzać. Dzikie zwierzęta, te które naturalnie występują w Polsce, są do niskich temperatur dobrze przystosowane. Dlatego też minus 20 stopni Celsjusza nie robi na nich specjalnego wrażenia. Leśnicy, aby pomóc zwierzętom, wykładają m.in. siano, buraki, wysłodki, kukurydzę, owies, ale nie tylko. Leśnicy swoją gospodarką leśną również mogą pomóc zwierzętom w zimie. Polega to na tym, że są ścinane drzewa i te drzewa są zostawiane na powierzchniach. Taką sosenkę byśmy chcieli. Górę tej sosny, gdzie już ta kora nie jest taka chropowata, gruba, tylko gdzie jak widzimy taka pomarańczowa, przychodzą jeleni, to się nazywa spałowanie. Dokładnie wyzbierają tą korę, okorują to drzewo tak zwane do białego. Z tego względu, że kora tych drzew ma takie właściwości energetyczne jak dobre siano, czyli to jest bardzo dobra karma dla zwierząt. Taka kora zapewnia również odpowiednią ilość wody. Do paśników przychodzi różna zwierzyna, zające, sarny, jelenie, łosie, a nawet daniele. Są też myszy czy lisy. Wszystkie są jednakowo dobrze przygotowane do zimy. Zwierzęta na zimę przede wszystkim zmieniają wierzchnię i okrycie. Nie tyle czasami zmieniają, co robią tak, jakby nazwać to podpinkę. Czyli do grubego, dłuższego włosa letniego dochodzi taka jakby podbitka puchowa. I to jest takie pierwsza taka osłona przed mrozem. Ponadto w tym roku było bardzo fajnie dla zwierząt, z tego względu, że był bardzo łagodny grudzień. Listopad też był ciepły. Więc zwierzyna nagromadziła odpowiednie ilości tłuszczu w organizmach, także jeszcze jest w dość dobrej kondycji. A niektóre gatunki, takie jak na przykład borsuk, wolą zimę przespać, czy na przykład nie każdy wie, ale wiewiórka, ona nie hasa całą zimę, tylko wiewiórka robi sobie zapasy, naje się orzeszków, żołędzi i jakichś tam jeszcze innych nasion, czy szyszki sosny zje. Potem po takim najedzeniu idzie do swojej dziupli, przykrywa się ogonkiem i śpi 5-6 dni, potem znowu się zrobi głodna i tak co parę dni budzi się. Dużą rolę w odżywianiu zwierzyny odgrywają składniki mineralne, zwłaszcza sól. W zimie leśnicy stawiają tak zwane lizawki, czyli drewniane słupki z kostką soli, która rozpuszcza się i spływa po słupie. Potem chętnie zlizywana jest przez zwierzęta. Koło łowieckie Leśnik wyłożyło w tym roku 160 ton karmy soczystej, choćby wysłodków. Tak jak tutaj widzimy, to są wysłodki buraczane,
które zostały posolone i to jest świetna karma dla jeleni. Po czym to widać? Po tropach. Wszędzie mamy tutaj mnóstwo tropów jeleni, ale oprócz tego, że mamy tropy, mamy też odchody oraz suknię jeleni, która tutaj jak żerują, to jeden drugiego szturchnie, tak jak to u ludzi. Zwłaszcza jak są młode, to jeden drugiego tam szturchnie i zawsze mu tam troszeczkę sierci wypadnie. To tak wygląda kosmicznie, taka rzeźba kosmiczna, z tego względu, że to jest teraz zamarznięte i te jelenie próbują się jak najbardziej wgryźć do środka, żeby jak najwięcej energii z tego pozyskać. Po obfitym posiłku czas na przyjemności, do których niewątpliwie należy wycieranie się o drzewa, popularne czochranie. Najważniejsze jest dokarmianie zwierząt właśnie teraz, w lutym i marcu, szczególnie gdy samice są ciężarne. Aby zwierzyna była w dobrej kondycji, wtedy na wiosnę urodzą się kolejne zdrowe pokolenia. A w wieściach pozostajemy nadal w temacie zimowym. W ubiegły weekend w Biłgoraju sypnęło śniegiem. Jeszcze w poniedziałek, jadąc do pracy, musieliśmy zmagać się z oblodzonymi nawierzchniami na większości ulic. Służby drogowe, jak zwykle, zapewniają, że trzymają rękę na pulsie, ale nie zawsze są w stanie szybko usunąć zalegający śnieg i lód. Zwłaszcza, że zima nie chce dać za wygraną. Listopad i grudzień to były miesiące bardzo łaskawe dla kierowców, pieszych i drogowców. Ani śniegu, ani mrozu. Taka była zima. Z początkiem nowego roku przypuściła jednak atak. Odczuli to wszyscy. Od kilkunastu dni zmagamy się z minusowymi temperaturami, a tydzień temu w naszym mieście spadł śnieg. Tej zimy to są takie anomalia, że jest wysokie ciśnienie, jest mróz i były opady. Opady śniegu były w sobotę i w niedzielę, z którymi do tej pory jeszcze paramy się. Do tego dochodzą jeszcze problemy ze sprzętem, który na przykład tydzień temu nie mógł wyjechać na ulicę. Drogowcy skarżą się też na warunki pracy. Same warunki pracy, jakie my mamy tutaj, myślę, w służbie drogowej, nie są za dobre. Nie mamy takiego typowego budynku warsztatowo-magazynowego szczęścia socjalną. Te magazyny i te pomieszczenia warsztatowe, co są, to są z lat 50. i one są nieogrzewane. Tam się już nie mieści ten sprzęt, który w tej chwili dysponuje. Miejska służba drogowa dba o 35 km dróg, w tym 6 km to drogi gruntowe. Z zimą walczy też Zarząd Dróg Powiatowych. Zimowym utrzymaniem obejmuje 558 km dróg. Najdłuższe i najbardziej ruchliwe trasy to Księżpol-Obrza i Gorajec-Tarnowola. W ciągu 3 miesięcy zimowych, czyli listopada, grudnia ubiegłego roku i stycznia tego roku, ZDP wydał prawie 200 tysięcy złotych. W analogicznym okresie w ubiegłym sezonie była to kwota prawie 2 razy wyższa. Drogowcy na bieżąco monitorują sytuację w mieście i powiecie. Czekają na informacje dotyczące sytuacji na drogach. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pełnią dyżury w godzinach od 4 rano do 20. Ryszard Korniak zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz, która oprócz śniegu i lodu spędza sen z powiek miejskim drogowcom. Pracownicy są bardzo niezadowoleni, jeżeli chodzi o płacę. Ja jeszcze nie spotkałem się, żeby mi odmówili wykonania jakichś zadań, ale sam czuję, że jeżeli robotnik przychodzi z kromką chleba z marmoladą na drugie śniadanie, to jest niedobrze. I my musimy o tym bardzo głośno mówić, że jest niedobrze, bo robotnicy muszą zarabiać więcej. Stan dróg z pewnością poprawi się wraz z nadejściem wiosny, ale stan portfeli drogowców, tak jak i większości z nas, już niekoniecznie. W wieściach powiało chłodem, a teraz równie zimne i nie najlepsze informacje. Pod koniec stycznia w polskim Sejmie głosowano nad poprawkami do budżetu. 7 dotyczyło naszego powiatu. Poseł Piotr Szeliga wnioskował m.in. o dotację na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 i budowę zbiornika w Brodziakach na Czarnej Ładzie. Sejm głosami rządzącej koalicji odrzucił jednak proponowane poprawki i w najbliższym czasie nie mamy co liczyć na realizację tych zadań. Poprawki dotyczącej zbiornika nie poparła również posłanka Genowefa Tokarska. A dlaczego? O tym już za chwilę w materiale Joanny Wyrostek. Poprawka zgłoszona przez Piotra Szeligę odnośnie zbiornika Brodziaki była bezzasadna, twierdzi Genowefa Tokarska. Nie było takiej potrzeby, jej zdaniem. Zbiornik ten bowiem będzie budowany w ramach rządowego programu przeciwpowodziowego Górnej Wisły. On tam jest zamieszczony, ma swoją pozycję, oszacowany, podana wielkość, lokalizacja orientacyjna. I ten program jako taki w tegorocznym budżecie już zaistniał.
Zdaniem posłanki Tokarskiej najważniejszą rzeczą, dzięki której zbiornik będzie budowany, było umieszczenie go w programie rządowym, który jest realizowany bezpośrednio z budżetu i nie trzeba zgłaszać żadnych poprawek, a inwestycja nie jest jeszcze przygotowana do realizacji. Na razie nie ma studium wykonalności, decyzji oddziaływania na środowisko czy projektu technicznego. W tym roku zostanie wykonana koncepcja programowo-przestrzenna, a w 2014 będzie można rozpocząć budowę. Ja nie chciałabym krytykować tutaj akurat kolegi, ale no, ta poprawka to urwała się z choinki. Dlatego posłanka Tokarska zagłosowała przeciw przyjęciu tej poprawki. Piotr Szeliga jednak również ma swoje argumenty. Jego zdaniem wpisanie zbiornika Brodziaki do programu rządowego nie zabezpiecza środków. Każdy parlamentarzysta ma prawo, czy klub poselski, parlamentarny, zgłaszać właśnie te poprawki. I sam proces zgłaszania poprawek to nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyśli, tylko poprawki zapisuje się na specjalnie przygotowanych drukach. Trzeba uzasadnić, trzeba zapisać w budżecie państwa, jakie środki, z czego się zabiera i przesuwa się właśnie na inny ten dział. I jeżeli ktoś by, że tak powiem, zgłosił jakąś bzdurną poprawkę, to ta poprawka nigdy by nie była poddana pod głosowanie, bo przychodzi przez Biuro Analiz Sejmowych, przez komisje sejmowe, czyli wszystkie poprawki, które posłowie zgłaszali w Polsce, są zawsze zasadne i zawsze, jeżeli, że tak powiem, przeszłaby dana poprawka, to te środki by były przeznaczone na tą konkretną inwestycję. Koalicja rządząca zagłosowała również przeciw kolejnej poprawce zgłoszonej przez Piotra Szeligę odnośnie inwestycji drogowych na Lubelszczyźnie i w tegorocznym budżecie nie zapisano na przykład pieniędzy na drogę numer 835 i wykonanie odcinka Frampol Wysokie. Inwestycja ta jest całkowicie przygotowana do realizacji. Już zostało wydane pozwolenie na budowę. Problemem jest po prostu brak środków. To jest takie troszkę nieprzygotowane, bo to nie polega na tym, czy jeden czy dwóch posłów podniesie rękę. To trzeba przekonać tych 230 kilku posłów, żeby zagłosowało za taką poprawką. Więc jeśli ją się tylko pisze i nie pracuje się wokół tego tematu, a dla mnie ona była zaskoczeniem, nawet mnie pan poseł Szeliga nie mówił, że zgłasza taką poprawkę. No oczywiście widząc ją zagłosowałam, bo ja wiem, że ta inwestycja jest kompletnie przygotowana, chodzi tylko o środki finansowe. Poseł Szeliga uważa jednak, że taka jest rola posła, aby zgłaszać wnioski i wychodzić z różnymi propozycjami, bo tego oczekują wyborcy. Ja zgłaszając poprawki dla Biłgoraja, dla okolic, oczywiście wcześniej odbyłem rozmowy z posłami i uważam, skoro 180 posłów głosuje za daną poprawką, czyli jakieś pewne lobby zostało wykonane, a to proszę Państwa, że demokracja ma także swoje plusy i minusy w pewnym sensie, że jednak decyduje większość, czyli koalicja rządząca, to niestety większość w Sejmie przegłosowała, odrzuciła te poprawki i przegłosowała te 170 pozostałe osób. Pierwszy odcinek drogi numer 835 został zrealizowany ze środków wojewódzkich z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dalsze etapy przebudowy znajdują się na liście rezerwowej. Jest szansa, że powstaną w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który realizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Trudno jednak określić, jak duża jest ta szansa, kiedy i czy w ogóle będą przeznaczone jakieś pieniądze na ten cel. Proszę z nami pozostać i sprawdzić, co jeszcze przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa w tych wieściach. Nasz powiat ma dwie nowe karetki. Są to karetki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Czy biłgorajskie konkursy piękności mają już za sobą swoje dni świetności? Były to bardzo fajne imprezy, takie jedne z kluczowych imprez, jeśli chodzi o kulturę biłgorajską. Przed nami walentynki. Można kogoś kochać, dawać kwiaty komuś i świętować. W wieściach zaprosimy na uroczystości z okazji 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. A kolejna część wieści, proszę Państwa, odwrotnie niż koniec pierwszej, zaczyna się od dobrych informacji. Biłgorajskie pogotowie obsługiwane jest przez samodzielną publiczną stację pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Zamościu. A ta w ostatnim czasie zakupiła 5 nowych karetek. Dwie z nich trafiły do naszego powiatu. Stacja pogotowia ratunkowego i transportu w Zamościu w sumie posiada 23 karetki. 4 z nich obsługują powiat biłgorajski. 2 z nich to nowy sprzęt ratowniczy. Trafiły do Biłgoraja i Tarnogrodu. Są to karetki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest osiągalny medyczny, jaki jest osiągalny na rynku krajowym, jak również w system, najnowocześniejszy system łączności
5 nowych karetek Zamojska Stacja kupiła ze środków własnych. Koszt tej inwestycji to 1 400 000 zł. Karetki to sprzęt mocno eksploatowany. Zakup nowych był konieczny, by wymienić te starsze i zniszczone. Stacja inwestuje w sprzęt, także w personel. W ciągu ubiegłych 2 lat przeszkoliliśmy wszystkich dyspozytorów i wszystkich ratowników medycznych, czym jesteście finansującym to szkolenie i zorganizowaliśmy, jak również w tym roku przewidzieliśmy odbycie warsztatów szkoleniowych dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy systemu, dyspozytorów, jak i ratowników medycznych. Na skuteczność działań pogotowia ma też wpływ nowoczesna dyspozytornia, która obsługuje 5 powiatów i jest pierwszą tego typu w województwie. 4 marca w Biłgoraju odbędzie się casting Miss Polonia województwa lubelskiego 2012. W ostatnich latach zgłaszało się jedynie kilka panien, a rok temu na casting przyszła tylko jedna kandydatka. Ostatnie wybory Miss Ziemi Biłgarajskiej, będące kiedyś eliminacją do konkursu głównego Miss Polonia, odbyły się 6 lat temu. Przestały być organizowane, bo nie ma chętnych dziewczyn. Dlaczego konkurs nie cieszy się już w naszym regionie popularnością? Tego nie wiemy, ale wiemy, że kiedyś było tak pięknie. Gdzie się podziały tamte imprezy? Chciałoby się zapytać. Pod koniec lat 90. czy w 2006 roku wybory Miss Ziemi Biłgorajskiej to było wielkie wydarzenie w naszym mieście. Odbywały się przeważnie wczesną wiosną, a przygotowania do nich trwały kilka tygodni. Były to bardzo fajne imprezy, takie jedne z kluczowych imprez, jeśli chodzi o kulturę biłgorajską. Dużo popularności się cieszyło te imprezy. Bilety praktycznie były zawsze wyprzedane, duża oglądalność biłgorajskiej telewizji kablowej, zainteresowanie prasy, mediów lokalnych. Panny w wieku od 18 do 25 lat zgłaszały się chętnie do udziału w konkursie. Trzeba było nawet przeprowadzać wewnętrzne eliminacje. Zgłaszało się po 20 kilka kandydatek i do finału. No optymalna taka liczba to jest 12 dziewczyn, bo bardzo dobrze choreografia się wtedy robi. Różne motywy kierowały kandydatkami na Miss, ale wszystkie podkreślały, że chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. Zobaczysz, jak wyjdę i w ogóle, czy może kiedyś bym coś więcej, jakbym się gdzieś dostała, może później w jakieś inne eliminacje bym coś więcej może z tego było, nie wiem. Chciałam spróbować swoich sił już raz z bramą, ale niestety nic nie wyszło i postanowiłam spróbować jeszcze raz. No bo chciałam się bardzo dobrze bawić i chciałam poznać wielu przyjaciół, koleżanek. Zdaniem Maryli Olejko, przez wiele lat współorganizatorki imprezy, konkurs nie dla wszystkich był jedynie przygodą. Niektórym dziewczynom zależało bardzo na wygranej i nagrodach. Tak bardzo, że kiedy ze sceny schodziły bez korony i nagród, udział w wyborach traktowany był przez nie jako życiowa porażka i długo rozpamiętywały niepowodzenie. Podobnego zdania jest Tadeusz Pisarczyk. Dziewczyny boją się rywalizacji tak naprawdę. Myśmy zawsze traktowali to jako zabawę, jako organizatorzy. Mówiliśmy, żeby się po prostu nie stresować, że pomimo nagród jest to tylko i wyłącznie zabawa. Natomiast za bardzo dziewczyny podchodziły do tego prestiżowo i powiem, nikt nie chce przegrać. I tak to myślę, że ta impreza wygasła jakoś dziwnie. Wygasła, bo od kilku lat nie ma chętnych. Jedynie 2-3 panny w naszym mieście zgłaszały się do udziału w eliminacjach Miss Polonia. I konkurs na Miss Ziemi Biłgorajskiej po prostu znikł z mapy wydarzeń kulturalnych Biłgoraja. A szkoda, bo reprezentantki z naszego regionu odnosiły sukcesy w finałach ogólnopolskich. Największym może się pochwalić Agnieszka Osińska z Frampola. Ponieważ jak słyszałem, już przecieki z obrad jury były, już się Państwo domyślacie, kto został także formalnie, tylko Pani z numerem 1, Agnieszka Osińska. Serdecznie gratuluję. Państwa. W 1997 roku wraz z siostrą bliźniaczką Magdą znalazły się w finale Miss Polonia. Agnieszka została pierwszą wicemiss, Miss Publiczności i Miss Gracji. W roku 2004 do finału trafiła też Agata Tracz ze Szczebrzeszyna. Być może wkrótce inny konkurs piękności wyłoni nowe zwyciężczynie. Chodzi o Queen of Poland, który ma światowy zasięg.
Jestem współorganizatorem takiego konkursu na Lubelszczyźnie, moja agencja konkretnie. Będziemy organizować casting w połowie marca w Biłgoraju, jeszcze dokładnej daty nie znam, bo musimy to wszystko zgrać, inne miasta. Queen of the World w 2011 roku została wybrana Natalia Wesołowska z Sosnowca. Przeciwnicy mówią, że to komercyjne święto z zachodu. Nasze tradycyjne to przecież noc świętojańska. Argument za? Nigdy dość okazji, żeby ukochanej osobie sprawić choć małą, symboliczną niespodziankę. Dzień świętego Walentego, bo właśnie o tym mowa, już 14 lutego. My sprawdziliśmy, co na temat Dnia Zakochanych sądzą najmłodsi z przedszkola numer 1 w Biłgoraju. Posłuchajmy. To jest Dzień Zakochanych. A ty jakieś walentynki przygotowujesz? Tak. Można kogoś kochać, dawać kwiaty komuś i świętować. A ty komuś dasz jakiś prezent? Mhm. A komu? Mamusi. A czemu? Bo ona wszystko dnia mnie dobrze lubi. Że komuś daje jakieś prezenty. A dlaczego te prezenty się właśnie wtedy daje? Bo to jest Dzień Zakochany. A co to znaczy być zakochanym? Że kogoś się kocha, albo daje jakieś czekoladki, albo jakieś karteczki, kogo się kocha. A co to znaczy kogoś kochać? To chyba, nie wiem jeszcze jak to znaczy. A kogo ty kochasz? Mamy i tatę. A co to znaczy być zakochanym? Że kogoś się bardzo, bardzo kocha. A ty kogo bardzo, bardzo kochasz? Mamę. Ile serc. A dla kogo ta walentynka? Komu ją dasz? Tacie. I co na tej walentynce będzie narysowane? Miłość. Można narysować serce i kwiatka. Co to znaczy, że się kogoś kocha? Że się chodzi z nimi na randkę może. Nie. Już dalej nie wiem. I można im iść z nim na spacer. Super, a ty dasz komuś jakąś walentynkę? A komu? Mojej całej rodzinie. A to dobrze, że jest taki dzień w roku, dzień zakochanych? To tak. Dobrze? A dlaczego? No bo wtedy się jest fajnie. I na koniec wieści jeszcze zaproszenie. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zapraszają na uroczystości z okazji 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Obchody rocznicy zaplanowano na 2 dni, najbliższą niedzielę i wtorek. W niedzielę w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przed mszą świętą o 9:15 zaplanowano okolicznościowe przemówienie, które wygłosi prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Biłgoraju, porucznik Irena Kulińska. Po mszy delegacje złożą kwiaty przy tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy AK w kościele. Następnie przejdą do Parku Solidarności pod pomnik AK. Na godzinę 11:00 w niedzielę zaplanowano otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Organizatorzy zapraszają także 14 lutego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. O godzinie 9:15 będzie miał swoje wystąpienie starosta Marian Tokarski, po nim historyk dr Adam Balicki. Na uroczystości zostaną też m.in. wręczone odznaczenia zasłużonym członkom organizacji. Będzie też część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Restauracja Sitarska zaprasza na koncert walentynkowy 14 lutego o godzinie 20:30 zaśpiewa Dorota Fiut. W programie także menu dla zakochanych i walentynkowe promocje. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów. Ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie Wieści Biłgorajskich zapraszam w imieniu Joanny Wyrostek. Do zobaczenia.